wszystkim, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy przy komputerze, ponieważ będziemy rozwiązywać quizy po śląsku. Wybrałam trzy takie, myślę, ciekawe quizy. Jak dobrze znasz gwarę śląską jest dwa razy. I do tego śląsko-gotka, czy wiesz, co oznaczają te słowa? Jestem bardzo ciekawa, jaki jest mój poziom śląskiego, dlatego nie umiem się doczekać, żeby te quizy już rozwiązywać. No i wy, kochani, w tym momencie, kiedy ja będę rozwiązywać, obstawiajcie, również rozwiązujcie te quizy ze mną, a później napiszcie w komentarzu, jak wam poszło. Więc teraz przechodzimy już do pierwszego quizu, jak dobrze znasz gwarę śląską. Przejdź do quizu. Uwaga! Co oznacza słowo rzymła? Kielnia, kosa, bułka czy czapka? Rzymła to jest po śląsku bułka, więc tego jestem pewna na 100%. Jedziemy dalej. Co znaczy słowo krasikoń? Koniczyna, ogier, konik polny czy woźnica? Krasikoń to chyba konik polny, bo ogier na pewno nie, więc chyba, ale nie jestem pewna, powiem wam szczerze. Co znaczy słowo lipsta? Koleżanka, narzeczona, teściowa czy jaskółka? Lipsta to jest dziewczyna, więc z tych tutaj, że tak powiem, odpowiedzi to najbardziej pasuje narzeczona. Zobaczymy. Idziemy dalej. Co znaczy słowo mrowkie? Mrowkie. Ciemności, chmury, smutne myśli, gwiazdy. Powiem wam, że nie wiem. Mrowkie. Kojarzy mi się z ciemnościami, więc zaznaczymy te ciemności. Dalej. Co znaczy słowo szmaterlok? Szmaterlok to, jak ktoś oglądał Śląski Pochelu, to od razu wiadomo, że jest to motyl. Co znaczy słowo przepadzity? Odważny, skoczny, oczytany, zachłanny. Przepadzity to chyba taki bardziej zachłanny. Nie wiem, nie jestem pewna, ale pierwsze moje skojarzenie. Warto zaufać. Co znaczy słowo mondelik? Rondelek, komutka, snopek czy kalendarz? Mondelik to jest albo rondelek, albo kalendarz. No bo snopek chyba nie. Komutka chyba też nie. No nie wiem. Jak myślicie, co zaznaczyć? Kalendarz czy rondelek? Mondelik. Zaznaczmy ten rondelek. Takie fajne słówko. Okej. Okay. Co znaczy słowo ciapleta? Ciapleta to jest błoto. Dalej. Co znaczy słowo szpyndlikosz? Skąpiec, krawiec, człowiek wzrostu czy wesołek? Szpyndlikosz to może krawiec? Nie wiem. Idziemy dalej. Co znaczy słowo garczki? Garczki to graczki. A, graczki. Graczki, piłki, instrumenty, zabawki. Może graczki, że coś grać to instrumenty. Nie mam pojęcia. Co znaczy słowo karbinadel? Karbinadel? Chyba karminadel. Karminadel to jest mielone, a karbinadel to nie wiem, czy coś jest coś z tego, więc ja bym zaznaczyła mimo wszystko te mielone. Jedziemy z mielonym. Co znaczy słowo laclik? O kurde, pierwszy raz słyszę. Laclik? Może śliniaczek? Nie mam pojęcia. Dobra, co znaczy słowo miesiączek? Miesiączek to jest księżyc. Tak, pamiętam, bo to też chyba było w tym moim odcinku Śląski po Helu. Co znaczy słowo ostuda? Ostuda, kłótnia. No to jest w ogóle, ja bym powiedziała, że ostuda to jest, że sobie coś zrobisz. Więc no, zimna wódka na pewno nie, lodówka też nie, komórka też, więc kłótnia. Co znaczy słowo papinka? Papinka to jest chyba, albo klejk chyba, ale nie jestem pewna. Co znaczy słowo szelątać? Szelątać. Znam te słówko. Mieszać, chyba wstrząsać. Mieszać. Chyba tak. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Co znaczy słowo swaczyna? Swaczyna. Na pewno nie kelnia. Na pewno nie podwieczorek. Ciasto z mlekiem? Nie mam pojęcia. Zaznaczmy te ciasto z mlekiem. Co znaczy słowo ryczka? Ryczka to jest niski taboret. I co znaczy słowo sznuptekla? Sznuptekla? Sznupać to jest szukać, albo tam wiecie, w chusteczka to do nosa tutaj mi najbardziej pasuje, ale nie wiem, ale zaznaczymy tą chusteczkę. I ostatnie słówko to jest glazyjki. To są chyba rękawiczki skórzane, ale nie jestem pewna. Zobaczymy,
14 na 20, czyli tutaj mamy tak, krasi koń, to jest koniczyna, zobaczcie, a nie konik polny. Mrowkie, to są chmury. Mondelik, to jest jednak, a nie, patrzcie, mondelik to jest snopek, ciups, to nawet tego nie brałam pod uwagę. Szpędlikosz, to jest kąpiec. Graczki, to są zabawki. Spaczyna, to jest podwieczorek, czyli jednak, no i tutaj dobrze nam poszło. Okej, no to 14 na 20, całkiem, widać, że masz wiedzę, ale do doskonałości brakuje Ci jeszcze kilku punktów, nie poddawaj się i zmierz się z quizem jeszcze raz lub rozwiąż inne, więc my idziemy rozwiązać inne. I tutaj mamy, czy wiesz, co oznaczają te słowa? Nynok to dziecko, które dużo śpi, miejsce do spania, matera do spania czy mała poduszka. Nie mam pojęcia, co to znaczy, bo nynać to jest ogólnie spać. Więc może nynok to będzie miejsce do spania albo materac do spania. Nynok, może materac do spania. Jak? No nie wiem, zobaczymy. Teraz pitwok. Ojeju, to już widzę, że ten quiz naprawdę jest trudny. Pitwok, co to może być pitwok? Niezdara, deska do krojenia? Pitwok, czy tępy nóż? Bo ten wariat to raczej nie. Tępy nóż, pitwok. Nigdy nie słyszałam takiego słówka, ale damy tępy nóż. Tubera to tubka kleju, gruźlica, rondel czy tuba? Tubera. Dalej nie wiem. Damy tubkę kleju. Kastrol to. Kastrol to jest duży garnek, więc tu już bez wahania. Fizy ma tynta. To drobnostki, różności, dziewictwa, głupoty. Pierdoły, co są głupoty po śląsku, więc może drobnostki. Kromflek. Kromflek to jest obcas, to wiem. Roma to Rzym, aromat, katar, wisząca szafka kuchenna. Ogólnie na Rzym się mówi, że Roma, nie? Więc może to jest, no ja nie wiem. Strom to prąd chyba, ale też nie wiem. Szpina, sznurówka, napięcie, klamra czy szpilka, szpina, może klamra, nie mam pojęcia. Ipta, to głupek, dziwak, smuta, żartowniś, ale z ciebie ipta, może, może smuta, nie wiem. O, to wydaje się, że o 5 na 10, nie ma, źle zdalibyśmy jakiś test, też całkiem. Tubera to gruźlica, o kurde. Fizy ma tynta to różności. Roma to wisząca szafka, tak myślałam, że to jest podchwytliwe. Strom to jest drzewo i ipta to jest głupek. No, dobrze i przechodzimy teraz do ostatniego quizu, czyli co oznacza słowo zaś. Zaś to będzie znowu. Co oznacza trza? Teraz trzeba trzeć. Trza to jest trzeba. Co oznacza prawić? Prawić można morały, więc obstawiam tutaj mówić. Oma, ona, babcia, ci o matko, babcia. Co oznacza miech? Miech, mieć czy worek? Worek. Co oznacza pierdoła? Pierdoła to... Ktoś może być pierdołą, chyba więc głupi. Gaduła? Nie powiedziałabym, szczerze wam powiem. Co oznacza kradzioch? Złodziej, dziadek czy kredens? Chyba złodziej, tak. Italok, Włoch, zatajony czy zagraniczny? Wracając do tego wcześniejszego, do tej Romy, to może tutaj być podchwytliwe, chociaż Italok wiadomo, że się kojarzy z Włochem. No to damy tego Włocha. A jednak. Co oznacza Gorolowice? Włodzisław Śląski na pewno nie. Sosnowiec nie, chociaż Gorolowice tam, gdzie nie mówi się po śląsku. Wydaje mi się, że tam, gdzie nie mówi się po śląsku. Dobrze. Co oznacza Gorol? Góral, stary człowiek, osoba nieznająca gwary, śląski. Skoro mamy jakieś podstawy wyrazowe, to można przejść do zwrotów. Co znaczy borajstwo, piznąłeś się w głowę? Czyli tutaj bez patrzenia mogę powiedzieć wam, że to jest biedaku, uderzyłeś się w głowę. No to tutaj mamy tak, biedactwo, walnąłeś się w głowę, jak najbardziej. To oznacza łobiot mom fertig, czyli wydaje mi się, że też bez patrzenia będzie to, że obiad jest gotowy, albo mam gotowy, coś takiego. Obiad mam gotowy, obiad się gotuje, obiad na mieście. Obiad mam gotowy. Co oznacza na sznurze suszą się fuzekle? Banalne, czyli na sznurku, jak wieszacie pranie,
suszą się skarpetki. Na sznurku suszą się skarpetki, powieszone jest pranie, czy suszą się ubrania, więc zaznaczałam pierwsze. Co oznacza moszty anok o tym? Moszty anok o tym? O, pojęcie może o tym. Możesz mi przynieść to, masz ty pojęcie o tym, zdecydowanie. Co oznacza ty ino chyrlosz, a chyrlosz czemu się nie leczysz? To też jest bardzo łatwe, ponieważ u nas w domu też się tak czasem mówi, jak ktoś miał kaszel, czyli tutaj jest, że ty tylko kaszlesz i czemu nie idziesz do lekarza? Kaszlesz, czemu się nie leczysz? Czemu się nie liczysz, albo czemu nie idziesz do lekarza? O, to tutaj jest podchwytliwe. Chociaż harleć to jest kaszleć, a nie kichać, więc damy te pierwsze. Dobrze. Co oznacza nie macie gańba, czyli nie jest ci wstyd po prostu. Nie jest ci wstyd. Co oznacza coś ci pizło na dekel, czyli coś cię uderzyło w głowę. Coś padło na ciebie, ktoś cię uderzył, zwariowałeś. A, to może być zwariowałeś, jak najbardziej. Co oznacza, cóż tak filujesz bez te okno? Filujesz to jest chyba patrzeć. Co tak myjesz te okno? Na pewno nie. Patrzysz przez te okno i siedzisz w tym oknie. Wydaje mi się, że patrzysz. Tak. Co oznacza czemuś taki ofuczały? Ofuczały, znam to słowo. Babcia tak kiedyś do mnie mówiła. Zmęczona, zaspana, obolały. Tutaj nic mi tutaj nie pasuje za bardzo, powiem wam szczerze, bo ofuczały tak w głowie mam, że taki obrażony właśnie. Więc zmęczony, może zaspany bardziej. Tak, no widzicie. Co oznacza, każdy z nas trafi na kierków. Każdy z nas trafi na cmentarz, do miasta, na imprezę. To chyba na cmentarz. Co oznacza, nie uważam szczewików na wysokim krąfleku. No, czyli nie uważam, czyli nie lubię, może nie uważam, no nie wiem. Ale chodzi tutaj, że nie lubię albo nie wiem, butów na wysokim obcasie. Nie noszę. Nie uważam, nie zwracam uwagi na buty na koturnie. Nie uważam, że wysokie buty są złe. Nie lubię butów na wysokim obcasie. Ja bym dała te trzecie. Dobrze, dobrze nam idzie. A teraz podobieństwa. Czym się różni ja od jo? Czym się różni ja? Ja to jestem ja. A jo? Jo. A nie wiem, co to jest jo. Ja to ja, a jo to jest chyba tak. Tak mi się wydaje, tak dużo osób mówisz, czyli ja, to chwileczkę, jo to tak, ja to ja. Jeszcze raz, jo to ja, aha, bo ja tutaj zrobiłam, a ja to tak, co? Nie, jo, aha, no tak, jo to ja, a ja to tak. Dobrze, na odwrót mi się to tutaj pomyliło, wiadomo. Czym się różni maras od masary? Masara to jest mucha, a maras to jest błoto. Czyli maras to błoto, a masara to jest tłusta mucha. O tak. Czyli maras to błoto, masara to tłusta mucha. Czym się różni mycka od mycek? Mycka to macka. Nie. Mycka to czapka, mycek to materiał wełna. Mycka to czapka, a mycek to zając. O kurde, to nie wiem, co to jest mycek w ogóle. Mycka to ładne, nie, to na pewno będzie albo te drugie, bo na pewno mycka to jest czapka, myślę, że to. A nie, patrzcie, jednak mycek to zając, bardzo dziwne słowo. I na koniec, co to jest łonaczyć? Coś robionego przez dziewczynę sprzątać, czasami to jest wszystkie czasy, nie? Czasami jest złożone z dwóch wyrazów, że łonaczyć? Ja coś łonacza, czyli coś robię, coś robionego przez dziewczynę. Damy to. Nie. Co tu wyszło? Czasownik, wszystkie czasowniki. No ciekawe. Możesz nazywać się Ślązakiem. A jednak. Rozumiesz bardzo dużo, znasz zwroty i słówka, mógłbyś się dogadać praktycznie z wszystkimi. Jeśli strzelałeś, to możesz być z siebie dumny, gdyż nie każdemu udaje się uzyskać taki wynik. Śląski to jednocześnie gwara, jak i język obcy, który jest trudniejszy niż polski. Więc jeśli nie pochodzisz ze Śląska, a udało ci się zdobyć taki wynik, to bądź z siebie dumny. No ja pochodzę ze Śląska, jestem jak tutaj widzicie Ślązaczką, więc w sumie nie poszło mi tak najgorzej.
Więc tak, to by było na tyle z tych quizów. Jeśli chcielibyście więcej śląskich quizów albo jakieś inne quizy, to zostawcie kciuka w górze, napiszcie w komentarzu, jak wam poszło, czy próbowaliście, albo czy w ogóle znaliście takie słówka. No i w sumie to by było na tyle z tego filmiku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo to niedługo 200 tysięcy. Mega, mega się cieszę. Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik. No i my widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa, pa!